Wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, a to oznacza, że jesteśmy na ostatnim etapie okręgowego Pucharu Polski. Zawisza Bydgoszcz kontra Unia Janikowo, czwartoligowiec kontra trzecioligowiec. Państwu przedstawimy już prawdopodobnie bez grafik, ale zagwizdał po raz pierwszy w tym spotkaniu Damian Dorn, jego asystentami Dariusz Drost, Bartosz Kowalczyk, natomiast Rafał Podlewski to sędzia techniczny. Kapitalny występ, zwłaszcza w ćwierćfinale okręgowego Pucharu Polski ze Spartą Brodnica. Trzy bramki Szelskiego, strzał koniecznego, gol! Gol! Unia Janikowo na prowadzeniu konieczny z dystansu lewą nogą i wydaje mi się, że mimo wszystko błąd Jana Stypczyńskiego. Na kadrę, która grała w minionym sezonie trzeciej ligi, ale za moment o tym konieczny, okazja na drugą bramkę, gol! Adam Konieczny z dubletem w finale okręgowego Pucharu Polski. Zawisza Unia 0-2. Zanosiło się na tę drugą bramkę w polu karnym Unii Janikowo. Dośrodkowanie i co, gol! Zawisza ma kontakt! Korneliusz Sochań! A więc 1-2, no i tak jak mówiłem, nie ma co skreślać wojowniczego klubu sportowego. Sochań dla Zawiszy, Adam Konieczny, dwie bramki dla Unii Janikowo i nawet jeżeli tutaj jest przewaga 10-11, to nie ma co czwartoligowca tutaj skreślać, bo ewidentnie jeszcze tutaj będzie w ligach będą grać meczem. Ale o nich za moment. Brzeziński, gol! Gol 2-2! Zawisza, przypominam, gra w osłabieniu, a w tej chwili doprowadza do remisu. 65. minuta. Adrian Brzeziński, Zawisza, Unia. 2-2. I koniec. Koniec regulaminowego czasu gry. Brawa od kibiców z Bydgoszczy. Myślę, że też po części należą się brawa trzecioligowej Unii Janikowo. Ale ta historia tego finału będzie taka, że Unia prowadziła tutaj 2-0, grała w przewadze i straciła to prowadzenie, wskutek czego mamy za dwie minuty będziemy mieć pierwszą część dogrywki. A więc tutaj utrzymać Sochań, Orlicki do prawej strony. Zła interwencja Damiana Garstki, Prejs jest po prawej stronie, Prejs przed bramkę, gol, gol, 3-2 dla Zawiszy. Zawisza prowadzi 3-2. Jay Jaskulski. Stopel przejmuje piłkę jednak po prawej stronie. Kędziora będzie miał okazję. Kędziora! I mamy 3-3. Unia Janikowo doprowadza do remisu. Niepilnowany był po prawej stronie Przemysław Kędziora. No i prosty, mocny strzał przed siebie. 3-3. Koniec. Koniec tego czasu dogrywki, będą rzuty karne. Konkurs jedenastek nam rozstrzygnie, kto zdobędzie trofeum okręgowego Pucharu Polski KPZPN w sezonie 2019-2020. Sochań kontra Fabiszewski. Broni Fabiszewski! Korneliusz Sochań nie trafia! A przed nim, no w zasadzie, jeżeli dobrze pamiętam, 20 lat młodszy Karbowski. Mysiak pewnie w sam środek. On jako drugi z Zawiszy przystępuje do rzutu karnego. Mielcarek! Fabiszewski! Na razie Gracjan Fabiszewski jest głównym kandydatem do bohatera. Zawiszę. Zobaczmy. Gol. Pewnie, pewne uderzenie Kamila Żylskiego. Znany w niższych ligach z dobrze egzekwowanych stałych fragmentów gry. Też uderzał rzuty karne. Czy to Felanie, czy Wewdzie. Świecie. Jak będzie teraz. Urbański broni! Broni! Broni Karbowski! Fabiszewski pokonany. Mateusz Oczkowski. Musi trafić, żeby ten remis nie przeciągnął się do piątej serii. Damian Garstka.
Garska pewnie, ależ pewnie uderzył teraz Damian Garska. No i Żylski. Żylski gol, ależ pewnie. Przemysław Kędziora, który doprowadził do tych rzutów karnych. Kędziora! Kędziora! I Unia Janikowo z trofeum okręgowego Pucharu Polski. Przemysław Kędziora bohaterem. Trzecioligowiec. Trzecioligowa Unia Janikowo zagra z Zagłębiem Sosnowiec w pierwszej rundzie okręgowego Pucharu Polski. Trochę tak ten puchar mi zniknął z radarów, a cały czas go chyba trzyma. Tak jest, trzymał go jeszcze Eugeniusz Nowak, tutaj zawodnicy Unii. Nie zwróceni w naszą stronę, trochę plecami, ale widzą Państwo radość. Widzą Państwo, że Unia Janikowo w tej chwili jest już oficjalnie zdobywcą okręgowego Pucharu Polski na szczeblu regionalnym w województwie kujawsko-pomorskim. We'll be right back.